Na poligonie w Nowej Dębie trwają ćwiczenia wojskowe Niedźwiedź-22. Wczoraj przyglądał się im wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak. Dziś na miejsce przyjedzie premier Mateusz Morawiecki. 762. W ćwiczeniach wojskowych Niedźwiedź-22 w Nowej Dębie uczestniczą pododdziały wszystkich jednostek 18. Dywizji Zmechanizowanej. Jest ona organizowana na wzór amerykański. 18. Dywizja Zmechanizowana, żelazna dywizja, która zostanie uzbrojona już niebawem w czołgi Abrams i w śmigłowce uderzeniowe Apache, będzie stanowiła realną zaporę, twardą zaporę. Zaporę, której wróg nie będzie w stanie przebić. Ćwiczenia, w których uczestniczą również żołnierze wojsk sojuszniczych z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, są sprawdzianem interoperacyjności. Dziś członkostwo Polski w NATO jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, wskazywał wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wcześniej zdani byliśmy na to, że inni będą nas bronić. Dziś możemy powiedzieć, że Wojsko Polskie jest na tyle silne, a będzie jeszcze silniejsze, że Polska jest nie tylko biorcą tego bezpieczeństwa, ale również dawcą bezpieczeństwa. Na tym polega właśnie zasada interoperacyjności, na tym polega zasada współpracy między siłami zbrojnymi państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. 18. Dywizja Zmechanizowana jest najmłodszym związkiem taktycznym w siłach zbrojnych RP. Prężnie się jednak rozwija, podkreślał jej dowódca generał Arkadiusz Szkutnik. Po 4 latach swojego istnienia ma jedne z najbogatszych doświadczeń w zakresie interoperacyjności, w zakresie wspólnego działania na poligonach nie tylko w Polsce, na poligonach za granicą. Nie tylko współdziałania w systemie narodowym, ale również w systemie międzynarodowym. Ćwiczenia zakończą się w piątek.